Mamy równanie minus 9 odjąć to całe wyrażenie, 9x odjąć 6. Całe to wyrażenie w nawiasie odejmujemy od minus 9. Równa się 3 razy to całe wyrażenie, 4x dodać 6. Na początku musimy pozbyć się tych nawiasów. Najlepsza metoda, by pozbyć się tych nawiasów, to po prostu je wymnożyć. Tu jest minus 1, widać tylko minus, ale to to samo, co pomnożenie tego nawiasu przez minus 1. Po tej stronie mamy 3 razy to wyrażenie. Wymnóżmy to, korzystając z rozdzielności mnożenia. Po lewej stronie równania mamy minus 9. Mnożymy każdy wyraz w nawiasie przez minus 1. Minus 1 razy 9x równa się minus 9x. Minus 1 razy minus 6 równa się plus 6. Będzie równe po prawej stronie 3 razy 4x równa się 12x i jeszcze 3 razy 6 równa się 18. Teraz porządkujemy wszystkie liczby, jeśli to możliwe. Tu jest minus 9, a tu plus 6. Dodamy do siebie liczby. Nie możemy połączyć 12x i 18, więc połączymy to, co można. Połączmy minus 9 i plus 6, dwie liczby po lewej stronie równania. To będzie minus 9x dodać, popatrzmy, tu jest minus 9 i plus 3, a minus 9 dodać 3 równa się minus 3. Minus 9x odjąć 3 i to wszystko jest równe 12x dodać 18. Przenieśmy wszystkie wyrazy z x na jedną stronę równania, a wszystkie liczby minus 3 i plus 18 na drugą stronę. Jeśli to jest możliwe, lubię przenosić x na lewą stronę. Można przenieść x na prawą stronę, ale ja wolę mieć je po lewej. By mieć wszystkie wyrazy z x po lewej stronie, muszę się pozbyć tego 12x po prawej stronie. Najlepiej odjąć 12x od obu stron równania. Odejmijmy 12x od prawej strony i odejmijmy 12x od lewej strony. Po lewej stronie mamy minus 9x odjąć 12x. Minus 9 minus 12 równa się minus 21. Minus 21x odjąć 3 równa się 12x odjąć 12x się uprości, to 0. Mógłbym zapisać 0, ale po co? Po to właśnie odjęliśmy 12x od prawej strony równania. Po prawej stronie mamy teraz tylko 18. Pozostało tylko 18. Te wyrazy się uprościły. Teraz pozbędziemy się tego minus 3 z lewej strony. Po lewej stronie będą tylko wyrazy z x, a po prawej stronie tylko liczby. Najlepsza metoda pozbycia się tego minus 3 to dodanie 3. Wtedy to się uprości. Skoro dodaliśmy 3 po lewej stronie, musimy też dodać 3 po prawej. Po lewej stronie mamy minus 21x, nie ma już innych wyrazów z x. Minus 3 i plus 3 się uprościło. Po to dodaliśmy 3 i to się równa, ile to jest? 18 dodać 3. 18 dodać 3 równa się 21. Mamy teraz minus 21x równa się 21. Musimy znaleźć x. Jeśli mamy coś, przez co mnoży się x, a chcemy, żeby pozostał tylko x, musimy przez to coś podzielić. W tym przypadku to coś równa się minus 21. Dzielimy obie strony przez minus 21. Po lewej stronie minus 21 podzielić przez minus 21 pozostanie sam x. Na tym to polega, dlatego podzieliliśmy przez minus 21. Mamy teraz x równa się... Ile to będzie 21 podzielić przez minus 21? To minus 1. Zgadza się? Liczba dodatnia podzielona przez swoją liczbę przeciwną równa się minus 1. To odpowiedź. Sprawdźmy, czy nasza odpowiedź spełnia równanie. Podstawimy minus 1 do równania. Mamy minus 9. Zapiszę to tutaj w innym kolorze. 9 razy, zapiszę minus 1 w nawiasie, odjąć 6. Równa się... Najpierw obliczę lewą stronę po podstawieniu minus 1 za x. Po lewej stronie mamy minus 9. Minus 9 razy minus 1 jest minus 9 minus 6. to równe minus 9, minus i w nawiasie minus 9, minus 6 to minus 15. W nawiasie mamy minus 15. Mamy więc minus 9, sprawdzę jeszcze raz. Minus 9, minus 6, zgadza się, minus 15. Minus 9, minus 15 to jest to samo, co minus 9 dodać 15, czyli plus 6. To wynik po lewej stronie równa się po podstawieniu minus 1 za x. Lewa strona równa się 6. Zobaczmy, czemu równa się prawa strona, kiedy podstawimy za x minus 1. Zmienię kolor na zielony. Mamy 3 razy 4 razy minus 1 plus 6. A więc 3 razy minus 4 plus 6. Minus 4 plus 6 równa się 2. Prawa strona równa się 3 razy 2, czyli także 6. Kiedy x równa się minus 1 i podstawimy to do równania, lewa strona równa się 6 i prawa strona też równa się 6. Nasze rozwiązanie jest dobre.